Siema, siema, jestem Rajus Dziś, to jest kolejny odcinek z naszej serii Osadzony w długach, ze mną oczywiście jest Gierlimusza, Dawid. Witam, witam bardzo serdecznie. Oraz widzowie na YouTubku, witam serdecznie, cześć widzowie, witam, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, kolejny odcinek z naszego Osadzonego w długach i kolejne, mam nadzieję, wychodzenie z kredytu, bo już nam komornik puka do drzwi, że panie Rajocie, gdzie jest kasa, którą pan od nas wziął. Słuchajcie. Mamy listopad, sporo rzeczy dzisiaj będziemy robić, bo będziemy na 3 miesiącach działać, czyli to jest listopad, grudzień i styczeń. I będziemy sprzedawać kolejno w listopadzie olej rzepakowy, potem w grudniu chlebek i kukurudzę. W styczniu natomiast siano, ser, masło, sok z winogron, mleko oraz warzywka. Także kasy będzie sporo, ja szczerze pół bańki liczę, nie? Że zarobimy. To nie jest dużo, a myślę, że mogłaby oddać. No myślę, że spoko. W ogóle też ciekawostka, będziemy sprzedawać mleko na pociągu. Jak to będzie wyglądało, to zobaczycie potem, ale naprawdę jest niesamowite. No, nie? Może w końcu będą pieniądze na mechanika, na ciągniki. No, bez kitu. Ej, wiesz co? Ja skoczę sprzedać teraz ten olej, dobra? Dobra. Bo to właśnie Dawid załadował cały olej rzepakowy i on jest na transpolu, tak? Zaraz sobie tutaj sprawdzę. Tak, jest, tak. Olej rzepakowy, no jedyny transport, 5700, bardzo fajna cena jest akurat w listopadzie, więc sprzedamy sobie to. Ja dam teraz tu czas trochę lekko skipnę, bo po tym sprzedaż od razu lecimy do na kolejne. A to jak coś, to mógłbyś sobie opróżnić wtedy paszowóz, nie? Który będzie, jak trochę zaraz czas przyspieszę. Mówisz opróżnić, dobra. No opróżnić sobie spokojnie. Akurat go odpiął. Tak? Miałem beczkę do mleka zapiąć. A, to sorry. No dobra, opróżnię, przyspiesz, dobra, opróżnię. Spoko, spoko. Ty, patrz ile jest kasy, widzisz to? Kurwa. Komornik płacze. Ty widzisz to, co się stało? 141 tysięcy mamy. Jeśli myśmy się koło do tyłu. Witam serdecznie, cześć, fajnie, że jesteś. A nie, komornik tam zawału dostaje. Nie no. Nie wiem jak wy, ale ja już myślę nad kolejną nabytkiem, nie? Kiedyś ten zedwiewanie kredytu jest. Ej, pole te dwa kupimy, znaczy te trzy pola z łąką, nie? No to teraz... można kupić, no, żeby no, połączyć. No. Kupimy sobie dzisiaj te łoneczki, jeszcze to potem, nie? Dobra, to co, ja też szybko czas dajcie na 1000, nie? I sobie podlecimy właśnie do kolejnego... Polecimy do kolejnego miesiąca. O, miód na sprzedaż, widzę. Więc kolejne rzeczy się zaraz ogarnie i zaraz mamy kolejny miesiąc, wiecie, bo tam jeszcze... A, ty słomy trochę, może też trochę dać, nie? Bo niech się przyda zawsze na pola. No właśnie, czekaj, opróżnię paszowóz. No, ja tak... Okej, okay. Jak będzie tak... Dobra, w sumie, czekaj, olej rzepakowy, ja jadę od razu po chleb, wiesz? No, jadę od razu na chleb. No, żeby to od razu pozbierać. No, jadę od razu chlebek załadować, żeby było. Tak, chleb, no na chleb, okej. Okay. To źle pojechałem w sumie, no trochę bez potrzeby, tak kółko kręcę. Może trochę skipię ten czas bardziej do rana, żeby coś było widać tutaj. O, pozwolicie? O, i tak niech sobie leci, no, na tych 500 niech będzie, nie? Że tam Dawid zdążył sobie spokojnie ogarniać krówki, nie? No, więc fajnie, krówki na tą lecę kaskę. Po słomę. Ty, a tam mleka w przypadku nie trzeba będzie wozić zaraz? Bo tam było prawie full, nie? No, będzie trzeba. To może wóź tam mleko już na ten pociąg do magazynu, nie? Ja dam taki może czas na 240, okej? Okay? Niech tak spokojnie sobie leci. Albo nawet na mniej tam. Oczekajcie, nie, tą włączę muzykę. Nawet dam 120 może, o. To tak sobie spokojnie leciało, nie? 260. Czyli czekaj, pierwsze mleko, tak? Tak, wóźmy już mleko, no. Bo i tak będzie kukurydza. Dobra, tylko... Biorę fynda w takim razie. Kukurydza to i tak jest tylko sprzedaż tego, wiesz? No spokojnie tak, nie? Czy to w ogóle wjadę? Dobra, wiecie co? Ja myślę, że tu niestety, ale trzeba będzie to inaczej ogarnąć. Bo te chlebki to sobie zadajemy o tak, nie? Trochę zapłakujemy ruch, ale trudno. Dobra, nie wiem, czy w ogóle wam to nie skipować. A może jednak tak, uda się jakoś fajnie to porobić? O, zobaczymy. Jezu, butelka strzeliła mi tutaj, nie? Od ciepła, matko bosko. Kurwa, straszą. No, straszą, strasznie. Strasznie straszą. No, nie wiem nawet, czy może wam z tego nie zrobić cięcia, z tego ładowania tutaj tego chlebka. Albo nie, w sumie to i tak jest w miarę szybko robota. Potem jeszcze będziemy mieli sporo do sprzedawania, ale to zobaczycie na pewno już na samym odcinku, jak dalej to będzie wyglądać. Ty, a tamten ten drugi młyn nam produkuje coś w ogóle, bo ja tam nic nie woziłem nawet. Myślę, że produkuje. I tak zaraz zejdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje, nie? To niewiele palet jest, także to jest spoko będzie. Okej.
Boję się tylko, że zaraz zrobię procesję na osadzie, wiesz? Bo tutaj jak nic się nie robi, to potem jest wielka kolejka. O kurczę, trochę tutaj przeskakuję sobie to. Siema Patryk, organista, witam serdecznie. Dobra, zaraz zobaczymy Dawida, jak on będzie jeździł z mlekiem. Ty kto będziesz jeździł z mlekiem? Co? Kto z tym mlekiem będziesz jeździł? Jeżdżę tymi, koło 28 polnymi. A, tamtędy, tak? Okej. Okay. No, śmina sobie bliżej będzie trochę. Okej, dobra, spoko, bo to trochę zablokowałem ruch na razie. No, to chyba winogrona też będą do obcinania za niedługo. Ale to można obciąć na wiosnę, wiesz? Więc to jest... nie ma problemu z tym, nie? Dobra. Ja już sobie jadę na kolejne... rzeczy. 8 palet było. Niewiele. A, jeszcze jakaś kaska do przodu jest, nie? Więc to spoko. No właśnie, widzicie, winokrona kasa do obcinania, ale to nawet na styczniu będzie można spokojnie to, znaczy na wiośnie można spokojnie mieć to ogarnąć, nie? Siema Gierno, Wyjewo, witam serdecznie, cześć Hutnik. Tutaj widzowie, wszyscy, którzy wbili, cześć Benek. Elu, elu. O, więc fajnie. Palety się ciągle tworzą z naszymi meblami, ale to wiecie, na spokojniaczku. Miasteczko mnie do jeszcze w jedno miejsce. Więc co, dzisiaj taki odcinek bardzo fajny, właśnie sprzedażowy trochę. W sensie, ja wiem, to są odcinki, które najmniej was interesują, bo zwykle praca najciekawych nie ma, tylko to jest po prostu łażenie, jeżdżenie i zabawowy transport. Taką bardziej spedycję. Ale uwierzcie mi, że bez nie, tego... Ciebie straszą butelki, tak? No, a co? A mnie kurwa dzisiaj bijakowa z kamyczkami straszyło. A co, że coś się... A że chodzi mi strzelał, tak? Nie, bijakowy jest coś takiego, że jak kurwa byś złapał kamienia, no to wiesz, to nie jest za dobrze, bo można młotki uszkodzić. I wymiana jest na takiej zasadzie, że jak jeden ci gdzieś się uszczerbi, to wymieniasz kilka. O kurde, to słabo. Bo małe było bicie wtedy. No. To słabiutko w sumie. Ale to chyba tak. Ale to... jeszcze ani razu mi się nie udało ukruszyć. A dużo właśnie kosztują takie te rzeczy? Za sztukę 25 zł? Za jednego młotka takiego? Okej, okay. I ile tych młotków tam jest? 24. I to wymieniasz wszystkie? Nie musisz wszystkich. Wymieniasz tak, żeby był wyważony wał, czyli 4. O kurde. No to i tak sporo jednak, nie? No, jak ci jeden pójdzie, to od razu lecisz 4. No i też od razu czas, nie? Jakiś traci na ten też na pewno nie jest. Nie, na tym się nie traci czasu. Nie? Szybko to się robi? Nie, bo to masz śruby, przekładasz, zakręcasz i jedziesz. A, no tak to spoko. Czyli w sumie to można zrobić na polu, nie? Tak, tylko że trzeba mieć części. Aha, no tak. No. To lepiej wyparać się w takich, wiesz, kilka tych elementów, żeby na polu sobie to... No. Też będzie spoko. Ej, tutaj fajnie się robi, widzę. Dużo tego jest. Chlepi tak na grudzień dopiero, więc jest 15. I no. Z mlekiem ile razy już byłeś? Obróciłeś zraz albo... Raz, wracam właśnie. Okej, okay, dobra, fajnie. Ja myślę, że jak to sprzedam sobie to i tam będziesz jeździć z mlekiem, to zrobi cięcie, bo to nie ma sensu, żebym na ciebie też czekał. Póki ja nic nie robię, to też nie będę pokazał, a tam i tak jest u ciebie duża monotonna praca, nie? Więc... Kurde, tam i z powrotem tutaj jeździ tylko. No właśnie, no mówię, taki dzisiaj odcinek ekspedycyjny bardzo, nie? Puszczę se kurwa basy w kabinie i będzie się jeździło. Dobra, ja to sobie... Chleb załaduje. Wszystko poszło? Chyba wszystko, kurczę. Dla pewności zapisuję gierka jak coś. Sprawdzę, czy mamy coś jeszcze w produkcjach tutaj. I ty sobie pomyśl, kurde. Chlepsio. U nas w sumie z osób jeżdżących z muzyką w kabinie jestem ja i Adi na wiosce. I sobie pomyśl, co sobie ludzie myślą, jak słyszą muzykę w ciągniku. Nie wiem, no co to mogę sobie pomyśleć. Ej, wiesz co, ja chyba ten raz zrobię cięcie, skipujemy sobie trochę czas do tego kolejnego miesiąca i ja sobie załaduję jeszcze kolejne palety, nie? Dobra. Tak, ludziska, zwiedzimy się za chwilkę z wami tutaj. Ludziska, witam z ponownie oczywiście, słuchajcie, sprzedajemy chlebek, bo już mamy fajny grudzień, zobaczymy jaka cena za to będzie, mam nadzieję, że tam trochę się jednak zwróci i powiem od razu, że spłacimy kredyt, bo jednak nie ma co zwlekać, tylko od razu się to wszystko ogarnie, chlebek się sprzeda. No i zaraz zobaczymy co dalej, bo też jak mówię będę chciał ogarnąć pewnie zaraz za chwilkę kukurydzę. A Dawid ciągle jeździ z mlekiem jak coś, więc tam wszystko się ogarnie już na bieżąco. 100 koła kolejny wpadł, 236 tysięcy, ej fajna kaska na koncie jest, wiesz co, ja trochę to ja spłacę, żeby te odsetki były mniejsze. No właśnie widzę, kurwa, że kasy przybywa nieźle. Spłacę to, żeby odsetki trochę spłacić, żeby nie było tych odsetków tyle. Bo potem to nas udupia, nie? Okej, 1 720 000 zostało. No i fajna kasa, dobra.
Sorry panie, to sobie przyjadę. Dobra, jedziemy na gospodarstwo, tam przesiadamy się do kolejnej maszyny i jedziemy sprzedać kukurydzę, która też jest w bardzo fajnej, promocyjnej cenie. Promocyjnej właściwie, atrakcyjnej cenie, nie promocyjnej. Cześć Krzysiu, witam, a ty już po streamku u siebie jesteś? Ja zaszpakowałem bardzo dobrze. Ostatni model właściwie na... nasz ostatni model grywalny, obiekt grywalny taki jest już przesadnie praktycznie na finiszu, więc już niebawem będzie working progress, nie? Znaczy no, trzeba będzie z tego oczywiście poukładać, zbudować, bo samo modelowanie to jest jedna rzecz, ale jeszcze robota taka detailingowa, nie? Ale to myślę tydzień roboty i będzie ogarnięte, nie? Trzeba wpadać na streamie, tam wszystko będzie pokazywane, nie? Dobra, tu sobie zajedziemy. No dobra, zajedziemy sobie tutaj. Śnieg pada, jak porąbany. A my sobie tu zajeździemy. Okej, okay, dokładnie. Jestem na razie stoi. Nie przeszkadza za bardzo. Teraz tak, tu otwarte jest. Otwarte, ale mi nie to trzeba, tylko trzeba mi to otworzyć. Okej, okay. To sobie zamkniemy. I siadamy do Yondera. I z tym Yonderem oczywiście wodujemy się na kukurydzę, nie? Z kukurydzy zabierzemy sobie zaraz na jakiś tam ciekawy skup, na którym jest najlepsza cena. Nie wiem, tego dużo nie będzie ogólnie, bo to jest tylko jedna przyczepka, nie? Więc nie liczę na jakieś dużą kasę, ale może jakieś 20 tysięcy, jakby się udało zarobić, to jest zawsze spoko. Już sprawdzamy sobie, gdzie mamy najlepszą kukurydzę. Biorę zaraz z drugiej obory. Ty sprzedałeś kukurydzę, czy mi się wydaje? Nie sprzedawałem. To czemu mamy 4000 litrów? A dobra, nie, bo ja... Dobra, nieważne. Zacząłem sypać, zacząłem sprawdzać potem, gdzie jest ten. Nieważne. Dobra, najlepsza cena będzie na kolonii, ale tam nie pojedziemy. Fajnie, dzisiaj... fajnie się bawisz. No, zdecydowanie. Pojedziemy na Miltrans Spółko Zoo. To jest gdzie to? To jest tam na tym miejscu. Aha, okej. Okay. Czyli na Miltransie. Dobra, czyli jedziemy na górę. O, nie jest to jakoś dużo, czyli będzie jakiś zarobek na poziomie kilkunastu tysięcy, a nie kilkudziesięciu. Okej, okay. Tu ciągle Dawid, jak widzicie, wozi mleko. Ej, elegancko teraz tylko spadłem na ciebie, nie? Że sobie mleko wozisz. Ty tam jedziesz, no, lewo, nie? Od razu. Ja kurde też tam na ten młyny, ten na górę, nie? Także spoko, da się tam. Kurwa, jak bioczką zarzuciło. No, ty to akurat tam się uwijaj, nie? Bo to jest sporo jeszcze pewnie dowożenia, jak jest, wiem, zaraz kolejny miesiąc to też w ogóle będzie. Ale za mleko myślę, że to jest spokojnie, 150 tysięcy, nie? To kurde, to na luzie. No, nie to... wiem, tam kurwa, chyba nowy komornik będzie, bo tamten na zawał zajdzie. I tak, spokój się, 200 koła pan spłaciliśmy, także no jest potencjał na pół bańki nawet, nie? Jeszcze, no myślę, mleko nas najbardziej urtuje, siano pójdzie spoko. Sok z winogron i masło z serem, tak o, nie? Ale siano i mleko to jest coś, co teraz najbardziej liczę, nie? Same chlebki zresztą zobacz, że tylko pojechaliśmy parę miesięcy było zbierane i zobacz, że już 100 koła, nie? Spodziewałeś się tego, ile będzie za olej rzepakowy? Nie no, za olej myślałem, że będzie, nie wiem, z 50 tysięcy może? Coś takiego, nie? A tu proszę. Kurwa, 150 prawie. No, elegancko. Kurde, nie wiem czemu, ale tak wolno idzie ten ciągnik. Byś go kurwa w końcu naprawił, zainwestował w tego mechanika. A no dobra, faktycznie trochę jest zepsuty, no. Dlatego mówię, trzeba zarobić chyba wszystkie ciągniki ponaprawiać, bo to jak one jeżdżą pod górki, to jest... No, dobra, sprzedam kukurydzę i naprawię ciągniki, nie? W takim razie. Nie no, będzie to naprawę. Ja na pewno naprawię za sprzedaż kukurydzy, na pewno. A powodzenia rzeczy. A ile on kosztuje naprawa? No, nie wiem, czy nie koło 24. Co ty gadasz? Najgorsze jest to, że nie można naprawić tak trochę, nie? Wiesz, wymienić filtry, naprawić jakieś tam rzeczy, żeby dokręcać. Tylko zaraz całość chcą, nie? Kurwa, byś tylko wymienił olej i od razu 10%. Dobra, wysypujemy sobie to. A w oleju pewnie tak. Same opiłki i panewki przekręcone, a idź pan. O, dobra, teraz. No, tu chyba nie będzie za dużo pieniędzy z tego. Kipsko. 10 koła, lekutko tylko. No trudno. No dobra, to co, ja wracam do gospodarstwa oczywiście. A z wami się tak zwykle widzimy potem, nie? Myślę, że już na styczniu raczej. Gdzie będę sobie tam już woził siano, nie? A Dawid dalej będzie woził mleko. Kurwa, tego mleko jest od chuja. No, na pewno, nie? Ty, a weź jeszcze, zaraz sprawdzę. Dobra, ten sobie usiadę. Ale jeszcze nawet połowy nie wywiozłem.
Ty, ale znowu nie mają żarcia, czaisz to? Matko Bosko. Kurwa, chciało się tyle krów, to masz. Ten odcinek będzie tragiczny. To nic, sobie się w takim razie zrobimy żarełko. W takim razie teraz. Kurwa, tragedia, krowy giną. Nie mają co jeść. I one żrą w ogóle, ten masakra. To nic, a to akurat jak powodzisz sobie, to ja to mleko poogarnię, będzie cacy. Dobra, widzimy się potem oczywiście już na styczniu, tak? Także do zobaczyska. Słuchajcie, bliska, trafiłem niebywałą okazję, akurat mi się pociąg tutaj cofa. Ja go chciałem wynająć, to akurat przyjechał, więc myślę, że w idealnym momencie tutaj trafiłem. Więc mamy pociąg i będziemy za chwilę ładować sobie... Czekaj, bo też muszę na piekarnię podjechać. Tak, no ja właśnie nagram odcinek jak coś. I no. Już właśnie, w ogóle jest jakieś śmieszne jajka. Zamówiłem pociąg, akurat przyjechał mi pod nosem, nie? A, tutaj jak ostatnio. Więc perfekto się udało. A, bo będzie kurde, zalewanie... Tak, zalewanie mleka lekiem. Będzie. Wannę tam zalej ładnie. Zaraz. O, zapalił się już? Zapalił się. No właśnie będę laudowany, nie? Ciekawe, tam tego litru w ogóle jest, nie? Ale ty, ta kamera ciągle mnie jakoś tak... Tam ulcy nie ma. Ciągle mnie ta kamera jakoś tak dziwi, czemu to jakieś zepsute. Ja pamiętam, że kiedyś w update'cie, pierwszym update'cie osadę było coś takiego. I potem to poprawiłem, a teraz znowu coś takiego się zrobiło, wszystkiego nie wiem czemu. O, stój tam. Dobra. Niech tu się złapie i jest mleko. Mleka mamy tutaj. Ty, to jest 105 tysięcy litrów, czaisz to? To mleko ile jest za litr? Za 1000 litrów? Panie kochany, 2300. No to 230 tysięcy, nie? Jak mordę strzelił? No to kurwa, komornik to już tam w ogóle. Ty, czekaj, czyli 230 tysięcy zarobiliśmy za... Nie 230 tysięcy. 100 za chlebki, 150 za tamto, to mamy 150 tysięcy. To git i te... Nie, 200... 200 tysięcy? 250 tysięcy, tak, dobrze mówię, 250 tysięcy. I teraz kolejne 250 tysięcy. No to ludziska, perfekcyjnie się składa, akurat jak mówiłem, pół bańki się uda zrobić. A to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze Dawid nie sprzedał rzeczy na styczeń. A ja jeszcze nawet im pojechałem po sianku i zaraz po to pojedziemy. Więc kurde, będzie nieźle. Mleko tak urdzą? Nie, to jakie mleko, tam było zalane do normalnego wagonu, nie? Wiecie, kurde, jak powinno być. Nie umiem jeździć tymi autami, no. A co się dzieje? Kurwa, obaliłem całą szczepę. Pozdro od Jankusa? Wiesz, Jan... Jak Jankusa? Ja teraz nagrywam odcinek. Jankus, nie możesz kiedy indziej przyjść? Czy mnie porąbię? Jaki tu... Ten! Kurde, right na odcinku! 250 tysięcy! Rozumiesz to? 60 nawet! PDW dla Jankusa? Ty, to on naprawdę? Nie mogę nagrać odcinka, widzicie co się dzieje? Po prostu wchodzę i to mi każdy zaraz... On ma streama czy nie ma tego streama? Ja nie widzę, że on miał lajta. Pewnie trolują. To nie on. Dobra, nara? Nie wiem, czyli to Arek ma, a to nie, Arek nie, Arek nie ma. Nie, Arek nie robi lajta. Ja nie wiem kto to robi lajta. To nie mam po prostu pojęcia. Dobra, dziękuję strasznie za rydzika, bardzo miło. Dobra, nara. Jesteś mistrzem mordy, dziękuję serdecznie, ale bardzo miło za rajdzik. Akurat w ogóle trafiliście na odcinek, bo nagrywamy teraz odcinek na live, który będzie potem na YouTube, nie? Więc bardzo, bardzo miło, że jesteście. Kurde, te streamki na YouTube'ku takie... Powiem szczerze, Twitch super platforma, bardzo fajni ludzie, da się super pogadać, ale co jak co, YouTube jednak jest taki bardzo zintegrowany, nie? Tu się zrobi rajda, tamten napisze pozdro, ten napisze z haci w D. Cały czas coś. Jankus ma live'a? A, bo ja nie widzę Jankusa live'a, bo ja mam unsuba mu dałem. No tak, potem, no faktycznie. To miałoby... No tak, on pisze też dobra nara. A, ja teraz powinienem powiedzieć spierdalaj, ale to nie powiem tak brzydko. Dziękuję za... O, 12, dzwony bił. Ma? Kiedy working proszę szpakowa? Jak Jankus zrobi animację zawiasów. Bo teraz czekam na to. Nie, no żartuję. Teraz jest tylko cała moja robota do zrobienia, nie? Ale już kończę oborę, także coraz lepiej. Dobra, tak doładowanej przyczepy jeszcze chyba nigdy nie widziałem. Zaraz zobaczę jak to wygląda. Ej, może spotkamy się na tym, na skupie, co? Bo ja też tam zaraz pojadę, będę... Tak, tam dojadę, to okej. Ja będę belki zaraz zbierał, nie? Jeszcze piekarnia została. No. A tu mi przyczepa już tak zaczyna jeździć na lewo. Zaraz zobaczymy tam.
Widziałem, jak są mapy zbudowane? Właśnie w tym miejscu są gospy zbudowane. Na godzinę. Proszę bardzo, tu jest gospo zbudowane. Okej. Okay. Załadujemy się tak, tutaj się odczepimy. Zaczepimy sobie teraz... O, wyjaśnijmy szczepy do tego, do kostek. Wcześniej, tak? Czy może to było wcześniej, jeszcze nie pamiętam. Ale dzięki serdeczne. Mam mniej roboty na pewno teraz. Okej. Okay. Załadunek nie jadymy. On ma streama? Poczekajcie, muszę to sprawdzić normalnie, bo nie wierzę. Dobra, jedziemy sobie oczywiście dalej bliska na łąkę, teraz akurat hardo będziemy zbierać te kostki. Mam nadzieję, że nam się to w miarę uda szybko zrobić jednak. Bo odcinek już u mnie trwa w sumie. Meble też? Czy... Nie, meble chyba do tego, do tartek. Tak, ale meble nie. Chyba tam w ogóle meble są nieprzymowane, nie? Tylko meble tylko na tartaku są. W ogóle wiesz, że tam odcinek trwa już 56 minut, jak go nagrywamy od momentu rozpoczęcia? Matko bosko. Ja muszę zobaczyć tu przyczepę w ogóle, jak to wygląda, nie? Bo ty tam pewnie hardo załadowany jesteś, nie? Okej. Co jest? A co ma być? No, to bym kurde te trzy pola jeszcze kupił i to fajną łąkę, bo by szło z tego zrobić, naprawdę. Ale cisnę teraz tej górki. Teraz tak trochę, no wiecie, na wariata, ale... Wiecie, jak jest. Dobra. Paścik szybko będzie zbierane to. Cyk, jedna. I cyk, druga. No, troszkę tu będzie tego jednak. Ładowania troszkę tu jednak tego będzie. Ale można nawet z tą wyjdzie spoko. Ja tak patrzę. Dobra, jadę na ten transport. Spoko, ja właśnie zbieram kostki, już mam 4 zebrane. Nie pamiętam do końca, ile to wchodziło, ale chyba 16. Z tego, co mi się dobrze kojarzy. Tam jeszcze jakieś są? O, coś tam jest jeszcze, no i fajnie. Kortunę zawijkę. Sobie zakręcimy przy okazji, żeby tam, wiecie, animacja nam fajnie zakończyła, wszystko nam się zebrało, a my tylko to sobie... O, podjeżdżamy. A co tam się stało? Gdzie mnie złapało? Gdzieś tam chyba trigger mi chwycił. Teraz mi pewnie powinno złapać, nie? O, i super. Ładnie poszło. Się ładuje. I tu kolejny. Chyba wszystkiego nie sprzedamy na odcinku. Wiecie, bo też nie chcę robić na siemce takiego dużego. Raczej... Przyczepa to felgami po asfalcie drze. Zaraz to zobaczę, wiesz. Wiesz co, wymyśliłem, że tak nie chcę robić takiego długiego odcinka, bo i tak będzie spory. A odcinki sprzedażowe tak się mało oglądają, więc raczej po prostu zrobimy tak, że ja sobie pojadę tam, sprzedamy kostki, sprzedamy to i resztę zrobimy się poza po prostu odcinkiem gdzieś tam na live, nie? Dobra. Bo też nie chcę przeżywać na siłę streama i odcinku, skoro może być średnie, nie? No, kurde, przyczepa robi 3 ślady, leci bokiem za ciągnikiem. Całą drogę zajmuje. Dojechałeś tam już czy nie? Nie, jadę. To się akurat spotkamy. Kurwa, chyba na nie dojadę autem. Czekaj, bo mnie auto zblokowało. Gdzie ty jesteś, czekaj? Na mapce. No zaraz pod skupem. A, tam jesteś, okej. Okay. Widzę procesję, to chyba ty tam jesteś. Pójście, kurwa, no. Dobra, widzę cię, wtacza się tam. Kejsem jedziesz, nie? Tak. No to widzę. A, 14 belek, jest 100%, okej. Okay. Dobra. To my sobie już tutaj... Jedziemy, ale tu kurczę, ta łąka będzie fest mocarny, tylko się powiększy. Powiedz Libuszowi, że głos w szczepku też będzie dzisiaj na trzech kołach. Nie wiem, o co chodzi, że grzyba się tak kazał powiedzieć, nie? Nierealnie? Jak nierealnie? Czekaj, że co? Że golf z przyczepką też będzie się na trzech kołach. Dobra, wiem, o co chodzi. Dobra, a już sobie podejrzam na górkę. Co tam przyczepa odwala? Zaraz zobaczcie mnie, ale tańcuję. Stanąłem prosto, a przyczepa w bok. Zaraz zobaczymy. Nie, ona ma swoje życie, widzę, kurwa, no. Nie, no tak to jest właśnie dużo takich elementów z kolizją na łapie na jeden ten. Na jeszcze pasy, nie? Które usztywniają to wszystko. To już w ogóle jest tragedia.
O, akurat jest pusto, więc sobie wyjedziemy. Trafam otwartą linię z samochodami, tu jest normalnie. Ale dobra, już wjeżdżam na skup. Ale jestem, kurwa, jestem. Siedzi. Wiesz co, ja tu już sobie wjadę na tą stronę, to możesz zajeżdżać tam, nie? Po, jestem z tej strony. Jo pierdziele, co to za piramidę Hobbsa żeś zrobił? Ej, ty spokojnie 100 koła to wiedziesz, na luzie. Ja myślę, że to jest nawet więcej niż 100 koła, nie? Ale to jest ten, czy tam dalej tam, jest? Tam dalej, bo tu jest ta brykita. A to uwaga. A tu jest, tam jest transport. Poczekaj, tylko tu sprzedam jeszcze. Pasów nie będę odpinał, bo jakby wydupiło wszystko w powietrze, to szkoda. Ty, za 20 tysięcy jest, nawet spoko. Czyli 50 koła zrobimy zasianko, nie? Leci. Tylko tam podejść trochę do tyłu, nie? Żeby się sprzedało wszystko naraz. Ty, pół bańki będzie teraz na tym końcu tutaj, nie? Dawaj do przodu teraz, jeszcze podejść trochę. Czekaj, bo jeszcze mam z przodu to. No, widzę. Ja podsunę tam desce, wiesz? Okej. Okay. I się ładnie razem sprzedało wszystko, ja nie? Ja pierdolę. Patrzcie na stan konta, nie? Ludziska. Nie no. 234 tysięcy zarobiliśmy. 240... Ja pierdzielę. No to jest hit! Słuchajcie, ja żeby nie było na odcinku, to na tej końcówce odcinka, bo reszta oczywiście pójdzie w kredyt, ale od razu wam mówię, że zakupujemy sobie trochę więcej łąk, bo będzie nam potrzebne, dlatego kupimy te pole. 73, no, działkę 73, 84. Kuba, trzeba pana otwierać, 75. A nie kuba, trzeba nowe pole opijać. Ty, 4-2-0 na koncie, no to jest, kurde, spłacamy. Patrzcie, ile tego kredyciku teraz będzie spłacone. Ty, ja chciałem, żeby było 1,5 miliona na kredytu, a się okazało, że mam 1,3 milion. I jeszcze 25 ziko zostało. Kurde. Dawaj, akurat. Idealnie. Panie, idziemy na jakiegoś szampana. Po setce albo szampana się jakoś kupi i będzie perfekto, nie? żeby się darzyło na tych nowych polach. Ajax. No i kurde. A patrzę, niepełny setny jest, bo nie mieliśmy w ogóle na przykład zboża żadnego, ani kiszonki sprzedane, nie? Dobra, więc słuchajcie, dziękuję za odcinek, bardzo fajnie, żeście byli, Dawid to my sobie, no możecie jechać, nie? Śmiało, ja tak się na tle tego, na zjazd będę widział, jak to tam sobie, jeszcze tak skończymy odcinek. Teraz słuchajcie, jedziesz? Jedziesz, nie? Dziękujemy za odcinek, życzymy oczywiście wam miłego, widzimy się w kolejnych, o co się tak przełączymy, o, no, na razie, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, pa, pa. Na razie. No ale jedzie.